Ratownicy i konsultanci pomagają zawsze i o każdej porze 7 dni w tygodniu. Często sami reagują, bo specjalna opaska monitoruje stan zdrowia. Jeśli coś jest nie tak, system podnosi alarm. Z opaski można też błyskawicznie do centrum zadzwonić. Dzień dobry, Małopolski Teleanioł, ratownik medyczny. W czym mogę pomóc? Tutaj jest stanowisko ratowników medycznych, operatorów linii Teleanioł. Nasz najmłodszy pacjent ma lat 19, najstarszy około 100. Także myślę, taki fajny pomost łączący opiekę, podstawową opiekę zdrowotną, która funcjonuje w naszym kraju różnie, pacjentów jest dużo, lekarzy jest mało. Teleanioł to system unikat na skalę kraju, ale by korzystały z niego osoby rzeczywiście samotne, chore i niesamodzielne, potrzebne są sygnały od sąsiadów, rodziny albo lekarzy. Apel też do gmin i ośrodków pomocy. Zgłaszajmy potrzebujących. Potrzebujecie opieki? Czujecie się zagrożeni? Jesteście niesamodzielni? Jesteśmy do waszych usług. Jest w tej chwili 350 osób, chcemy i zapraszamy w tym roku co najmniej 5000. Już teraz anielska teleekipa z Suchej konsultuje, wspomaga i doradza średnio 100 razy na dobę. Na szczęście najrzadziej musi wzywać karetki. Często ludzie dzwonią od tak, po prostu pogadać i zawsze ktoś z centrum ma na to czas. Rekrutacja do projektu Teleanioł trwa. Dziękujemy, do widzenia.